Wszyscy dobrze wiemy, jaki był rok 2020, który zapowiadał się dosyć dobrze, ale nie wszystko poszło po dobrej myśli. Tak też było ze Software i ich grami. Większą część nowości i zmian, jakie planowali dodać do swoich gier, udało się zaimplementować, ale nie wszystko pojawiło się w tym roku, co było planowane. Na szczęście już na początku 2021 roku mają zostać dodane te opóźnione nowości, jednak o nowościach szykowanych na nowy rok opowiem w innym filmie. Dzisiaj chciałem podsumować rok 2020 w wykonaniu SC Software. Co udało się zrobić, czego nie udało się dokonać i jak oceniam 2020 w wykonaniu SCS, o tym wszystkim powiem w tym filmie. Zapraszam. Na początku filmu przedstawię wszystkie ważne nowości, informacje, sytuacje i tym podobne rzeczy, które pojawiły się w tym roku, a są związane z SC Software i ich grami według chronologicznej kolejności. Od początku aż do końca 2020 roku. Potem przejdziemy do pełnej listy z podsumowaniem, a na koniec znajdziecie moją opinię na temat tego roku w wykonaniu SC Software. Odpowiednie odnośniki czasowe znajdziecie w opisie. Styczeń był miesiącem, w którym nic aż tak ciekawego się nie pojawiło, za to w lutym zaczęło robić się ciekawie. Na początku tego miesiąca zapowiedziano przebudowę francuskich miast z podstawki gry, a potem oficjalnie poinformowano, że w kolejnej aktualizacji pojawi się nowy silnik dźwiękowy FMod. W końcówce lutego rozpoczęła się otwarta beta aktualizacji 1.37 dla American Truck Simulator, która zawierała nowy silnik dźwiękowy, funkcję otwierania szyb, nową naczepę, funkcję poruszania się po warsztacie i inne nowości. W marcu SCS opublikowało post ze swojej drugiej wyprawy do fabryki Kron, w której zbierali materiały potrzebne do stworzenia nowych naczep i nowego obiektu, który może kiedyś zawita do Euro Truck Simulator 2. Potem rozpoczęła się praca zdalna studia SCS Software. A trochę po tej informacji do Euro Truck Simulator 2 został dodany licencjonowany dodatek HS Shoch Tuning Pack. Tydzień później potwierdzono kolejny stan do American Truck Simulator, w którym było Colorado. A na koniec miesiąca rozpoczęło się wydarzenie World of Trucks, hashtag Truck at Home. W kwietniu rozpoczęto Open Beta wersji 1.37 dla Euro Truck Simulator 2 i wydano oficjalną wersję 1.37 dla ATS-a. Potem do ATS-a wprowadzono nową ciężarówkę Mack Anthem. W tym miesiącu rozpoczęło się też wydarzenie Trucks World Cup 2020 zorganizowane przez SC Software i Renault Trucks. W maju wydano aktualizację 1.37 do Euro Truck Simulator 2 i zapowiedziano wydarzenie tylko dla ETS-a, Operacja Most Genui, które rozpoczęło się na początku czerwca. Przed rozpoczęciem tego wydarzenia wydano kolejny licencjonowany dodatek do Euro Truck Simulator 2, FH Tuning Pack, dla ciężarówek Volvo. W połowie miesiąca rozpoczęła się otwarta beta wersji 1.38 dla American Truck Simulator, która zawierała przebudowę miasta Las Vegas, nową opcję graficzną SSAO i inne nowości. Tydzień później rozpoczęto open beta wersji 1.38 dla Euro Truck Simulator 2, w której oprócz kilku podobnych nowości kontynuowano dalsze poprawienie terenów podstawki Francji, czy też zmieniono budynki dealerów marek ciężarówek. Na początku lipca dodano malowania Unity Edition do dodatku XF Tuning Pack, przedstawiono przerywniki filmowe, wydano aktualizację 1.38 dla ATS-a, a potem wydano dodatek Idaho. Następnie rozpoczęto wydarzenie World of Trucks tylko dla ATS-a i tylko dla posiadaczy dodatku Idaho. Hashtag Cruising Idaho. I na koniec wydano aktualizację 1.38 dla ETS-a. W sierpniu poinformowano o zamknięciu sklepu SCS i pojawiły się też informacje na temat dodatków mapowych. We wrześniu poinformowano, że ciężarówka Western Star w nowej generacji pojawi się w American Truck Simulator i wydano dodatek Super Stripes Paint Jobs Pack do Euro Truck Simulator 2. Zapowiedziano też poprawę naczep niskopodwoziowych i przebudowę miasta Calais. Na koniec miesiąca dodano nową ciężarówkę Western Star 49X. Na początku października rozpoczęło się realne wydarzenie hashtag I'm the Boss, który był drugim takim konkursem zorganizowanym przez SC Software i Renault Trucks. Do Euro Truck Simulator 2 dodano też specjalne malowania dla Renault Renchty The Boss Edition. W tym miesiącu rozpoczęły się open bety aktualizacji 1.39, która wprowadzała zmiany w głównym menu gry, dodała poprawione naczepy niskopodwoziowe, dla ATS-a dodano kolejne punkty z przerywnikami filmowymi, a w ETS-ie przebudowano Calais. Z okazji 8 urodzin Euro Truck Simulator 2 SC Software opublikowało kilka zdjęć z terenów kolejnego dodatku mapowego, który ma wyjść po Iberii, prawdopodobnie pod koniec 2021 roku. Listopad rozpoczął się od wydania oficjalnych wersji 1.39, najpierw dla Euro Truck Simulator 2, a potem dla American Truck Simulator. Następnie wydano dodatek Colorado, rozpoczęto dwa wydarzenia Hard Truck Tribute i hashtag Cruising Colorado.
Na koniec ogłoszono wydanie kolejnej ciężarówki do American Truck Simulator Freightlinera Cascadia. Pokazano teaser kolejnego stanu i poinformowano o braku premiery dodatku Iberia w tym roku. Jednak z tą smutną wiadomością poinformowano o szykowanych ciekawych nowościach w przyszłym roku. W grudniu wydano Cascadia, dodatek Cabin Accessories dla ATS-a, potwierdzono Wyoming, zaktualizowano Cabin Accessories w ETS-ie i rozpoczęto świąteczne wydarzenie World of Trucks. Na zakończeniu odbył się bardzo dobry stream STS, gdzie pojawił się szef studia Paweł Szebor. Kto oglądał stream albo mój poprzedni film, ten wie, co się szykuje. I tak przebiegł ten rok miesiąc po miesiącu. A jak to wygląda na liście z takim podsumowaniem, co się pojawiło, a co nie? Wygląda to tak. Pojawiły się 3 aktualizacje dla obu gier, dodatek Idaho i Colorado dla ATS-a, dodano 3 ciężarówki do American Truck Simulator, Mack Anthem, Western Star 49X i Freightliner Cascadia. Wprowadzono nowy silnik dźwiękowy, F-Mod, a wraz z tym silnikiem wprowadzono funkcję otwierania szyb. Pojawiła się funkcja SSAO, która jest nową funkcją graficzną, dodającą dodatkowe cienie obiektom w grze. Przebudowano podstawkę Francji, dodano nowe trasy DLC Special Transport, dodano DLC FH Tuning Pack, DLC HS Schoch, dodano Cabin Accessories dla ATS-a, a wersję ETS-ową zupdate'owano, wprowadzono nowe własne naczepy niskopodwoziowe i food tank, dodano kamerę pierwszoosobową w warsztacie, odbyło się kilka wydarzeń World of Trucks, takie jak hashtag Track at Home, operacja Most Genui, hashtag Cruising Idaho, hashtag Cruising Colorado, Hard Track Tribute i świąteczny event. Zorganizowano takie wydarzenia jak Truck World Cup 2020, hashtag I'm the Boss i wiele innych mniejszych konkursów na kanałach społecznościowych SCS Software. Zamknięto sklep SCS, choć nie wiem, czy to jest pozytywna wiadomość, i wprowadzono też wiele innych nowości i zmian w grach. Ale co się nie pojawiło w tym roku? Otóż nie pojawił się dodatek Iberia. Nie dodano żadnej ciężarówki do Euro Truck Simulator 2. Nie dokończono Niemiec. Nie pojawiły się żadne istotne zmiany przy prowadzeniu swojej firmy w grze. Nie wprowadzono wszystkich zmian w silniku graficznym. Nie ruszono nic z fizyką gry. Nie wprowadzono żadnej integracji między grami a platformami takimi jak Spotify czy Discord. I tutaj można by cały czas rozwijać listę, co się nie pojawiło w tym roku i dodać do niej takie punkty jak na przykład multiplayer, szkoła jazdy, tachograf, wychodzenie z ciężarówki i tak dalej. Ale to nie ma sensu z faktu, że przytoczone tutaj przykłady są nowościami, które niekoniecznie były planowane na ten rok, tylko raczej na następne lata, ale miały jakieś tam szanse na pojawienie się w 2020, dlatego zawarłem je we filmie, co pojawi się w 2020 i w niedalekiej przyszłości. A tak poza tym część z nich pojawi się w następnym roku. Ale przechodząc już do oceny, trzeba na początku wziąć parę rzeczy pod uwagę. Przede wszystkim fakt, że cała ta światowa sytuacja związana z wiadomo czym miała duży wpływ na pracę studia, co pokazuje bardzo dobrze sytuacja z dodatkiem Iberia. Dlaczego? Kiedy SC Software poinformowało, że Iberia nie wyjdzie w 2020 roku, pokazano też nowość, która prawdopodobnie była szykowana na koniec tego roku, jako kolejna część rozbudowy ich silnika graficznego. Chodzi o zmiany w systemie oświetlenia gry. SC Software chciało wydać Iberię wraz z tą nowością, jednak przez panującą sytuację i zmiany w organizacji pracy studia doprowadziło to do przedłużenia prac nad jedną, jak i drugą rzeczą. W mniejszym stopniu można to też zauważyć przy dodatku Idaho, który wyszedł w lipcu, a nie w czerwcu, który pewnie był docelowym miesiącem premiery, tak jak Waszyngton, który premierę miał właśnie w czerwcu 2019 roku. Oprócz wydłużonego czasu pracy pod uwagę trzeba też wziąć wydatki, a nie każdemu udało się przetrwać ten rok z bilansem dodatnim. Prawdopodobnie dlatego też do Euro Truck Simulator 2 nie pojawiła się żadna ciężarówka. Ceny licencji mogły być po prostu za duże, zważywszy na fakt, że chodzi tu o licencję na nowe ciężarówki, a same rozmowy licencyjne pewnie jeszcze trwają. Jeśli tak, to dlaczego do ATS-a pojawiły się aż 3 ciężarówki? Z tych samych powodów. Cena i etap, na jakim znaleźli się przedstawiciele studia w rozmowach z właścicielami licencji. Sprawa może też być bardziej skomplikowana niż się wydaje i praktycznie wszystkie domysły mogą zawierać część prawdy. Może być też tak, że brak ciężarówek w tym roku jest spowodowany klątwą Renault Ranch D. Wiecie, 3 lata czekaliśmy na tą ciężarówkę, teraz będziemy czekać 3 lata na jakąkolwiek ciężarówkę do ETS-a. Żartuję oczywiście, ale z drugiej strony w moim prima aprilisowym odcinku mówiłem m.in. o oficjalnym multiplayerze, także
Także w sprawie tych ciężarówek to mam nadzieję, że to się nie spełni. Niedokończenie reszty terenów Niemiec jest spowodowane pracami nad podstawką Francji, a teraz nie trzeba się tym martwić, bo SS już oficjalnie ogłosiło, że przebudowa Niemiec zostanie dokończona w aktualizacji 1.40. O reszcie już powiedziałem wcześniej. Z perspektywy gracza ATS-a był to naprawdę dobry rok. 3 nowe ciężarówki, 2 wspaniałe stany i wiele fajnych nowości. Z perspektywy gracza ETS-a, no to opinia na temat tego roku będzie zależna od tego, kogo zapytasz. Jeden ci powie, że był to dobry rok, drugi, że był taki pół na pół, a trzeci uzna, że to śmierć ETS-a, że nadchodzi jego koniec, bo jego ulubionej ciężarówki nie dodano. Z mojej perspektywy uważam, że to był dobry i udany rok, biorąc pod uwagę te wszystkie sytuacje. Wiecie, mogło to się zakończyć gorzej, na przykład SCS mogło ogłosić upadłość, wtedy gry nie miałyby wsparcia, albo mogłoby być jeszcze gorzej, jakby takie EA wykupiłoby SCS, XD. A tak to był rok, w którym pojawiło się kilka ciekawych dodatków, duże i małe zmiany i nowości, silnik dźwiękowy, który jest cały czas rozwijany, usprawnienia graficzne, fajne eventy. W przypadku ETS-a udało się pobić własny rekord tej gry, kiedy to na początku kwietnia na Steamie w jednym momencie grało ponad 61 tysięcy osób. Nie, ATS-owi nie udało się pobić własnego rekordu. Także był to dobry rok, choć pewnych rzeczy zabrakło, to można wybaczyć ich brak. A wy co sądzicie o tym roku w wykonaniu SC Software? Spisali się na medal, czy was zawiedli? Może macie inne odczucia? Dajcie znać o tym wszystkim w komentarzach. Jeśli chodzi o ten odcinek, no to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.